i ręce. Trzymajcie wszystkie oczy, którzy nie wiedzą. Ale wszystko, czy lepiej? Najpierw proszę, aż się połujemy. Możemy to wyłączyć? Dzień dobry, nazywam się Noroń. Należę do redakcji strony Nowa Stępnica i chciałam wszystkich serdecznie przywitać. A przede wszystkim nasze dzieciaki, które narysowały przewspaniałe prace. Zanim zdamy nagrodę, chciałam powiedzieć, że każdy z dzieci dostaje nagrodę, ponieważ każdy wasz rysunek jest niezwykły i przepiękny. Ale jak to bywa w konkursach, niektóre prace dostały po prostu więcej, inne mniej. I dlatego każdy z was dzisiaj dostaje od nas upominek za udział w konkursie i za swój piękny rysunek. Natomiast prace, które dostały głosów najwięcej, dostaną jeszcze dodatkowo od nas inne prezenty. To po pierwsze. Po drugie chciałam, korzystając z okazji, podziękować tym wszystkim użytkownikom naszej strony internetowej, dzięki którym mamy dla was piękne nagrody i mogliśmy ten konkurs zorganizować. Ponieważ znam te osoby z naszej strony i wiem, że są strasznie skromne i może nie do końca chciałyby być wymieniane z imienia nazwiska. Zresztą nie znamy tych imion nazwisk, na tym polegają zasady forum. No to powiem, że nagrody dla wszystkich dzieci mamy dzięki forumowiczowi, który się tak podpisuje, że mogę powiedzieć, że jest rasy drób. Natomiast Mikołaje i pozostałe nagrody mamy dzięki sympatycznemu Józefowi, który ponoć trzyma swoją żonę w przedsionku, tak przynajmniej z nami żartuje, których osobiście bardzo serdecznie pozdrawiam i proszę mi im podziękować. A teraz najpierw nagrody wręczymy dla tych dzieci, które w swoich kategoriach dostały najwięcej głosów. Chciałam w ogóle powiedzieć, że Kopice mają najsilniejszą internetową drużynę. Jeżeli ktokolwiek przy mnie kiedykolwiek powie, że Kopice to jest taka wieś wykluczona internetowo, to osobiście się zobowiązuje, zadaje kłam takim teoriom. Jesteście niesamowici i też coś wymyśliliśmy dla osób, które zaskoczyły swoją kreatywnością w internecie, tym jak świetnie się w nim poruszały. I myślę, że zwycięzcy dzisiejszego konkursu trochę muszą tym osobom podziękować, ale to już chyba to nam zrobią. Pierwsza nagroda, 1 rok i 11 miesięcy, Borys Krępic, stop. Borys! Brawo! Brawo, Borys! Borysek. Mikołaj tu, na z tyłu mam Kategoria do lat 4, Oliwka. Brawo, Lidia, brawo! Brawo! A nic się nie dzieje, to właśnie dobrze. Dziękuję. No jest pierwszy i ostatni konkurs. Jeszcze Oliwka będzie obyka z tymi brawami, mam nadzieję, także. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji 5-6-latków. Bartek lat 6. Brawo! Piękny rysunek, proszę bardzo. Tu masz kubek, któremu nikomu proszę nie oddawać, bo to jest twój, z twoją pracą. I Mikołaj. Nagroda oczywiście Kopice. Silna ekipa Kopic. Teraz mam wielki zaszczyt wręczyć pierwszą nagrodę w klasyfikacji ogólnej, a także pierwszą w klasyfikacji 10-latków i 10 starszych dla Kamila lat 12, który łącznie... Brawo, Kamil! Gratuluję serdecznie. Proszę. I też Kopice. I też Kopice. Jeszcze nowy kubek dla zwycięzcy.
specjalną. Chciałam powiedzieć, że musimy jeszcze komuś podziękować. Przy tym złotym kubku mi się przypomniało. Macie tych wspaniałych ludzi, dzięki którym te kubki mamy zupełnie po kosztach. Nie mogę wymieniać z niej nazwiska, ale wiecie, kto to będzie robił. Regina. Gdzież wydała. A to nie imię nazwiska, Regina. Tak, ponieważ takie są reguły konkursu internetowych. Cieszę się, że wszyscy fajnie zrozumieli, że tutaj troszeczkę czasami decydowało też silne wsparcie rodziny, ale uznaliśmy, że jest jeden rysunek, który zasługuje na naszą szczególną uwagę, nas dorosłych. Zachwycił wszystkich. Łącznie z Polonowiczami, którzy też na czacie zgłaszali chęć ufundowania nagrody specjalnej. Zatytułowaliśmy ją Nagroda Specjalna od Redakcji i Forumowiczów. Ja przeczytam za co, bo to było pięknie nazwane. Za unikalne podejście do kompozycji i stosowanie barwy Sylwii lat 10. Ufundowaliśmy taką nagrodę. Proszę Sylwię. Brawo, brawo, brawo. To jest biskupek, proszę. Swoimi kaczuszkami pięknymi. Gratulacje. Bo każde dziecko dostaje dzisiaj nagrodę. Zanim wręczymy pozostałe nagrody, chciałam powiedzieć, że od początku naszą uwagę zwróciły dwie bardzo aktywne siostry. Jeżeli naprawdę ktoś poznał dobrze reguły rządzące internetem, to one to zrobiły. Niesamowicie agitowały na rzecz swoich braci. Były bardzo aktywne. Wiemy, że także poza internetem. Ponieważ zrobiło to na nas olbrzymie wrażenie, internetowa aktywność i wsparcie, jakiego udzieliły swoim braciom, mam wielki zaszczyt wręczyć dwa dyplomy uśmiechu dla Aleksandry Ciechanowskiej. A ja mam zaszczyt, słuchajcie, wynagrodzić taką bardzo sympatyczną osóbkę młodą, która dała początek temu wszystkiemu. Miejmy nadzieję, że będzie to trwało tak, jak to mówiło wszak, tak? Tylko ze świata jeden dzień dłużej. Jest to pomysłodawczyni tego całego konkursu i to jest Milenka Moruń. I to jest ta wielka nagroda, super. Proszę bardzo, korzystaj z niej. To jest kubeczek do ciebie, naprawdę. I Mikołaj, mama do stołu. No to prawda. A teraz czyścimy po kolei. Będziemy czyścić. Dawid, 4 lata po tym. Czy to jest kubeczek? Dawidek. Gratulacje. Buty. Tak. Adrian. Adrian, 5 lat w Kupice. Sowa. Trzymaj mi to. Wojtek, 10 lat w Kupice. Pawełek, 6 lat stepniczka. Adam, 4 lata kopica. Brawo! Mama, pomóż Bęckiego! Ale wypadnie. Kubek! Dusza, 1 rok, 9 miesięcy stepnica. Brawo! To lepiej wiesz, że Mateusz Szeks. Mateusz Szeks. Mateusz Szeks.
Mateusz 6, tak powiedziałeś. Bardzo proszę, Klaudia, 10 lat kobiety. Brawo, Klaudia. To już tą szybkie nagrodę. Jeszcze raz chciałam wam powiedzieć, niezależnie od tego, kto wygrał, wszystkie prace nas zachwyciły. Ja chciałam wam powiedzieć, że tylko na stronę, gdzie były wasze prace, były oceniane. Weźmieliśmy ponad 3000. Żaden artykuł nie został do takiego powodzenia na naszej stronie. I mój syn to potwierdził właśnie. Także jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zachwyceni i bardzo dumni. Niesamowicie wysoki poziom i niesamowicie wysoki poziom rywalizacji między dwoma siostrami. Czemu też gratulujemy. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Będzie następna edycja. Dziękujemy. Może wspólne zdjęcie z dziećmi. Znaczy dzieci. Tych, co organizowali między sobą.